Bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście znowu i rozpoczynamy kolejny odcinek Resident Evil 5. Jednak zanim zaczniemy, chciałbym się odnieść do jednego z komentarzy, który pojawił się pod, jeśli mnie pamięć nie myli, ostatnim odcinkiem. Ktoś napisał, po pierwsze, że mam talent. Dziękuję bardzo, jest mi miło, że ktoś tak uważa. Ja tak o sobie nie myślę, nie uważam, że mam talent. Ta osoba też stwierdziła, że powinienem założyć nowy kanał, ponieważ ten kanał zaliczył obsuwę, czy też opóźnienie. Nie, nowego kanału nie będę zakładał. Zostaję przy tym, który jest. Ale fakt, kanał zaliczył obsuwę. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że ja nie mam za bardzo czasu na nagrywanie. Już myślę, że to jakiś przeciwnik. Tak, rozwalaj, rozwalaj. Jak my tutaj w ogóle... Może jakoś przeżyjemy. Może. A więc tak, nie mam zamiaru otwierać nowego kanału, nie mam zamiaru zaczynać wszystkiego od nowa. Tutaj zaliczyliśmy obsuwę, no niestety tak to idzie, nie mam czasu na nagrywanie. A jak mam czas, to... gdzież to? Właśnie w takich chwilach jak ta, gdzie siadam i nagrywam. Dzień dobry, czyli mnie tutaj nie było. Byliśmy, ale chyba na niższym piętrze. To mi się nie podoba. Kobieta niezdecydowana. Nie, ja tego nie chciałem podnosić. Sterowanie, tak. Mamy jedno ziółko. Jedno. Co ty masz w ogóle? Ja już nawet nie pamiętam, co się tutaj dzieje. Aha, ty nie masz amunicji do pistoletu. 21 naboi do karabinu, do snajperki 18, 27. Może być ciężko. Oho! Wielkie, zielone... Coś! Pulpit! Z którego nie możemy skorzystać. Szefa? Czy ty możesz coś zrobić? Możesz? Nie możesz. Co ja mam tu zrobić? Halo? Czy ja czegoś nie widzę? Aha! Monitor z tytanu. Tu? Wielki guzior! Też nie. Jakieś pomysły? Nie. Ty wolisz się tempo patrzeć. Zeskakiwać na dół też chyba nie powinniśmy. Tam nic, tam nic. Zakładam, że wrócić się nie możemy, tak? No nie, nie możemy. Gdzie ty w ogóle jesteś, Szewa? Szewa... Okej. No przecież jak w mordę strzelił, coś powinniśmy... Okej, dobra, przepraszam bardzo. Ja może sobie zmienię broń, tak. Wiem, powinienem używać skrótów klawiszowych. Nie, nie będę tego robił. Przyzwyczaiłem się do tego, że wchodzę do ekwipunku i... Właśnie tam zmieniam broń. Strzelaj sobie, strzelaj. Ja nie mam zamiaru marnować cennej amunicji. Trzeba jednak z innego zdania. Gdzie my jedziemy? Gdzie jest jakaś platforma, gdzie to się może ewentualnie zatrzymać? Nie widzę żadnej. Sami postanowili to zatrzymać. You don't say! No, something's stopping it. Wow, 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 co się dzieje z moją myszką?
Myszko, proszę cię. A nie, bo to się obraca. Au, au, au. Może nie będziemy marnować... Nie. O. Nie zdążę takiego czegoś. Trzeba załatw to. Ty jakimś dziwnym cudem masz lepsze oko w tym momencie niż ja. O, headshot! Bardzo, ale to bardzo interesująca sekwencja. Aha. Tam jedziemy. Albo i nie, tutaj. O, co, do kogo strzelasz? Pięknie. Pięknie. Ohohohoho. Wybuchowa ekipa. A tu są jeszcze. I po was. I zmarnowałem całą amunicję. Pozwól, że sobie zabiorę. To możesz ty zabrać. To ja zabiorę. Ktoś jeszcze strzela, ale nie wiem... Dobra. Oni się tam na dole będą pieklić. Ale mnie to ani trochę nie interesuje. Okej. No, zmiana scenerii. Z wielkiego laboratorium ponownie do jakichś... Łohohoho. Ruin. Idealne miejsce na zasadzkę. More ruins. You think Excella is here? If we want to find out, we're gonna have to lower that bridge. Then we need to locate the controls. Maybe they're in that building. Tutaj winda. Tędy, i tak siup. Ale jeszcze dokładnie to miejsce przeszukamy. Jeśli znajdziemy jakąś... O, co my tutaj mamy? Właśnie, amunicję do pistoletu. Damy ją Szewie. Co się stanie? Aha. Ignaz nie atakuje, to mnie cieszy. Jeszcze jakiś inny przełącznik? Nie. Podniesiemy i to też zabierzemy. Trzeba posuć. Aha, i mam cię osłaniać. Chyba sobie żartujesz, kobieto. Oh my fucking god! O nie! Jakim prawem wypełzacie po ziemi? Znaczy, wypełzacie z ziemi. A ten skąd?
Trzeba po prostu... O! Uwierz mi, ja tutaj sam nie mam za ciekawie. Cześć! Wysyłając ją tam chyba popełniłem błąd. Nie mamy funduszy. W sumie, dobra. Gotowe. Chrzanić. Co będzie, to będzie. Shiva. Roger. Ja się zabawię z nimi. Pełzu, 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 pełzu. Cześć! Cześć! Nie! Wspinaj się, wspinaj się. Mam gdzieś tą skrzynię, naprawdę mam gdzieś tą skrzynię. Cześć! Oh shit, oh shit, oh shit, oh fucker man, o nie, ja zaraz umrę. Umieramy! Nie. To może być trudne. O, 6 tysiaków, aha. To już mi nie starczy. O Boże. Jak to rozwiązać? To trzeba przepchnąć. Cholera, strasznie daleko. Weź to do ręki. Pojedziemy tam sami. Przepchniemy tak daleko, jak się tylko będzie dało. Wszystko po to, żeby wskoczyć tutaj, na ten dach. Chyba że później po prostu uciekniemy, rozprawimy się z nimi. Dziękuję. Cześć. Cześć. E?
ewentualnie... Trzeba... Ja bym radził ci używać innej broni przeciwko tym... stworom. O nie, 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 nie. Dobra, przyblokowali mnie. Jak to rozwiązać? Przydałby się granatnik, ale granatnika nie mamy. Czy mamy, ale... Nawet nie możemy do niego... nie. Już chyba wiem jak. Okay. Przeskocz. Trochę to potrwa, ale może uda nam się coś ugrać. Czy ja tam mam później jakąś możliwość zeskoczenia? Tylko tutaj, bo przez tą dziurę tak nie za bardzo. Chodźcie tu. Pięknie, 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 pięknie. Chyba jeszcze żyje. Dwa z głowy. Trzeba było tak od razu. A nie cisnąć się na chama. Niech teraz wyjdą kolejne. Pięknie. Dziękuję, gro, za przycięcie. Twarz, wspaniałomyślność nie zna granic po prostu. Shit! Fuck, 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 fuck. Trzeba strzelaj! Nie. Yeah.
Nie, nie. To. O, jaka armia! O, shit, man! O, fuck! O, po nas! O, nie! O, oj, oj. Jest progres, naprawdę jest progres. Shiva. Okay. No właśnie, wyjść. I'll activate the elevator for you. Wasza dwójka nie stanowi dla nas wyzwania. Czyli zapomniałem, gdzie miałem iść. O tyś! Chyba cię powaliło, dziołcha. Już wiem, jak to zrobimy. Że ja też na to wcześniej nie wpadłem. Trzeba, wytrzymaj, wytrzymaj, wytrzymaj. Oż Chris! Oż ja pierdzielę. Dobra, w tym momencie przerywam nagrywanie i wrócę do was, jak to wszystko się już rozwiąże. No, jestem z powrotem. I oczywiście musiało się coś zacząć pierdzielić z dźwiękiem.
Poczekamy tylko aż ten jeden. A daj wszystko. Przepraszam bardzo, czy ja mam na tego jednego tutaj czekać nie wiadomo ile? Chyba tak. O! No on się chyba wstydzi tutaj przyjść. Cały odcinek, jedna sekwencja. No ileż można tak naprawdę? A. O! Szefa, czy... Dzień przepadnie. Dawaj amunicję. Mam gdzieś to, że tam są te skrzynki. Naprawdę, mam to gdzieś. To oczywiście zabieramy ze sobą. A wystarczyło wyłączyć nagrywanie i wszystko bardzo ładnie poszło. Tylko jeden się przedostał. Wreszcie jesteś. Dziękuję. Damn it, where is Jill? Jill? Maybe I'll tell you. Maybe I won't. Lepiej powiedz. Co to jest, do jasnej cholery? Stop playing around. We want some answers. You haven't changed. Wesker. Wesker, you are alive. This is Wesker. We last met at the Spencer estate, wasn't it? Well, isn't this one big family reunion? So? I would expect you to be happier to see us. Nas? So slow to catch on. What the? Jill. Jill, it's me, Chris. What? Are you sure that's her? No, The one and only. Chociaż wygląda trochę jak Ashley. Ale... Przepraszam bardzo, ty byłaś zawsze po naszej stronie. Albo Wesker zrobił ci pranie mózgu, a... Dobra. Co? I think the odds are fair. Two on two. Right, Jill. No wy sobie chyba jaja robicie, że ja miałbym niby do Jill strzelać. 7 minutes. 7 minutes is all I can spare to play with you. Jasno! Wesker, który nigdy nie umiera. Pozbieramy wszystko, co możemy na razie. Nawet nie wiem, co zbieram. O, gdyby kuska nie skakała.
Boż! Ała! Czy cię w ogóle można zranić, tak by the way? Aha, jak zwykle. Będzie to ciężkie. Jin stoi tam i nic nie robi. Ja Jin nie mam zamiaru atakować, no. Te! Panie Matrix! Okej, Jin się uaktywniła. Jill tak naprawdę nie stanowi tutaj zagrożenia, ona cały czas biega i... Co jest? O, ała! Nara! Chodź, trzeba. Bo chyba właśnie na tym to polega, że mamy uciekać. No z Weskerem nie ma sensu walczyć, skoro on i tak wszystkiego unika. You're merely postponing the inevitable. You grab it. Roger. You can't hide forever. Come on. Okay. Nie, ja muszę szewy pilnować, bo ona się za bardzo rozpędzi w pewnym momencie i będzie kuku. Wesker, może nie mogę chować się cały czas, ale właśnie to robię. Nie. Okej, koniec zabawy. Cześć, Jill. Nara, Jill. Interesujący, prawda? I bardzo interesujący odcinek. Wesker, gdzie ty jesteś? Ała, co ja ci zrobiłem, ty? Kamień zbolały. Nie, nie ma nas to. Chyba nas goni. Nie, nie goni nas. Found you!
Na 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 na. Trzeba. There's no point in hiding. Come on, Roger. Wesker! Fuck! Trzeba, chodź. Come on, Roger. Wesker tu jest? Jest. I expected more of a challenge after all this time, Chris. How disappointing. Yes. Go. Nie zdążycie. Wesker, stop! Lala. To boli. Jill, come on! It's me, Chris! Snap out of it! Nice move, Chris. But now that your partner has arrived, I'll leave you two to catch up. Come on, Jill! Get yourself together, wake up! Jill Valentine! Remarkable. Still resisting at such an advanced stage. Commendable, yet futile. No more time for games, Chris. I've got work to do. Have fun watching Jill suffer. Wait, what did you do to her? What's that on her chest? We have to get it off her. Wyjdźmy na otwarty teren. Okej. To nie na tym polegało. Tak, dokładnie. Moja partnerka nie żyje. Ale przynajmniej zrobimy tak teraz. Skarby. 15 tysięcy. Ty dostałaś to coś. To coś. Usuniemy ci to z ekwipunku. Pistolety takie wysłużone. To jest amunicja do Magnum. Magnum, które ja mam tutaj. Tutaj. Chris. To się może przydać za niedługo. Coś tak czuję. Snajperka tak naprawdę nie jest mi potrzebna. To jak najbardziej jest mi potrzebne do tego. Ulepsz. Magazynek do 120, tak. Nawet do 130 niech ci będzie. Ulepsz. Magazynek. Nie, siła ognia. Ta magazynka pewnie już nie... O, możemy akurat. Genialnie. Gotowe. O, pięknie trafiłem. Now,
Te, pani Matrix! Czyli musimy celować w to coś, co ma przyczepione do klatki piersiowej. A, Rwi, Chris, rwi! Chcę jej zabić. Jill, what are you doing? We have to get that device off and check. A nie poddaje się, dziaduwa. We have to get that device off and check. Nawalam, nawalam, F, 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 F. Fuck! Stop this, Jill! Answer me! We have to get that device off and check! Ile tak jeszcze? Nie była trudna Jill. Walka, ale... Jill! Are you alright? Chris... Nie masz za co przepraszać. It's okay. You're Sheva, right? Yes. I couldn't control my actions. God, I was still aware. Oh, forgive me. It's all right. Thank you. Proszę. Listen, I'm gonna be all right. You do need to stop him. We can't just leave you here. You have to. This is your only chance. If Wesker succeeds, Ouroboros will be spread across the globe. Millions will die. Well, yeah, but... I'm all right. You need to stop him. Chris, you're the only one who can. Before it's too late. Don't you trust your partner? Jill, sama przetrwałaś Raccoon City i Chris ma być jedyną nadzieją na ratunek. Chris? I'm all right. Over there. Niezły, masz wzrok.
I czas tak z rakietnicy, myk! Time to put an end to this. Let's go. Czyżby finał? Ocena B. Zgony 7 razy. Wow! Zabici 36. Akta Jill Valentine. Można obejrzeć w bibliotece. Ale ja myślę, że w tym momencie zakończymy ten odcinek. Nagrywałem to wszystko chyba z 50 minut. Trzeba będzie trochę powycinać. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.